wtedy już wypróbowano i bardzo to się prosto robi, no to jest znana możliwość, że z głosu danego faceta można sobie tak ułożyć przy pomocy programów dowolny tekst rozmowy. No i dobrze, i wtedy wykazano, że to jest możliwe. Nawiasem mówiąc, w 2001 dużo ludzi z tego samolotu, akurat z tego jednego, się łączyło przy pomocy komórek. A przy pomocy komórek 30 sierpnia 2015 roku stacje bazowe, czy jakoś, co nagrywam te stacje bazowe, testowe nagranie, bo nie. Mam nadzieję, że wreszcie udało mi się funkcję szerokiego ekranu znaleźć. Jest mi to bardzo potrzebne, dlatego że nagrałam już tych filmów ponad 200 i bardzo mi to przeszkadza, że są one z tymi paskami po lewej i prawej stronie. Sprawa jest tak poważna, że wymaga jak najlepszej jakości, chociaż dysponuję tylko amatorskim sprzętem i technicznie tutaj. Jeszcze raz, panie Edwardzie, Wojciechu Edwardzie Leszczyński, marszałku Sejmu Walnego. Przedstawiam linię prezydencką, która jako jedyna może przywrócić krzyż w koronie naszego polskiego orła. A te gwiazdki nie są pentagramami, tylko są różyczkami, które w królewskim herbie, a też i w herbie pierzchnicy, w której wychowywał się mój tata Witold Andreas, jest trochę przypomina też kwiat, na przykład pojedynczy kwiat dziewanny. A więc wracając do linii prezydenckiej, Władysław Raczkiewicz od 1939, przypomnę, znalazł się na uchodźstwie, dlatego że Niemcy 1 września, za dwa dni będziemy obchodzić 76. niechlubną rocznicę napaści Niemiec na Polskę, III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczpospolitą. Na uchodźstwie był Władysław Raczkiewicz, prezydent rządu do 1947. Premierem tego rządu był generał Władysław Sikorski, naczelny wódz polskich sił zbrojnych, zamordowany podstępnie krótko przed konferencją w Teheranie w 1943 pod Gibraltarem w niewyjaśnionej do dziś katastrofie samolotu, która jako żywo przypomina tą katastrofę niestety z 10.4.2010 roku, która także zmierza, wyjaśnianie jej zmierza donikąd. Właśnie słuchałam profesora Dakowskiego we Wrocławiu, miał prelekcję, ale muszę go wyłączyć, żeby nam nie przeszkadzał ten odbiór. I sukcesje po Władysławie Raczkiewiczu, który zginął nomen omen właśnie wtedy, kiedy Kiszczak z ramienia Smiersz Achnenerbe, młody wtedy Kiszczak, swoje działania rozbijania środowisk emigracyjnych, rozwarstwiania odbywał właśnie w Londynie. Słyszeliście państwo o tym, że Kiszczak tam się między 1946 a 1947 zasłużył aż tak, że później go widzimy w Radzie Trzech Bandytów Ludobójców z Jaruzelskim na czele 13 grudnia 1981, która wprowadziła stan wojenny do dziś nieosądzonych zbrodniarzy, ludobójców na narodzie polskim, a nawet trzecia RP położyła w tamtym roku Jaruzelskiego z honorami na
po wąskach wojskowych i pytamy się, co zrobią z Kiszczakiem, który przecież też wkrótce umrze. Ale wracając, August Zaleski, prezydent Rzeczypospolitej rządu, bo to jest ważne, proszę Państwa, żebyście rozumieli, że prezydent na uchodźstwie, polski prezydent, jest prezydentem rządu, dlatego że działa konstytucja z 1935 roku, której 80-lecie w tym roku obchodzimy. I prezydent w stanie wojny jest prezydentem rządu. I August Zaleski był na urzędzie od 1947 do 1972. To jest bardzo długo, proszę Państwa. Prawda? To jest 25 lat. 25 lat jak król. Do śmierci. Przekazał swój urząd, sukcesję, czyli Juliuszowi Nowina Sokolnickiemu, który objął ten urząd prezydenta rządu Polski na uchodźstwie w 1972, piastował ten urząd do sierpnia 2009 roku aż. I to zataja się przed Polakami. To się, proszę Państwa, zataja tutaj po Auguście Zaleskim w 72 wprowadza się opinię publiczną w błąd, bo tu nastąpiło oczywiście, jak już działania agenturalne takie silne były za czasów na urzędzie Władysława Raczkiewicza, prezydenta drugiej RP, to co dopiero tu się musiało dziać za panowania Augusta Zaleskiego, między innymi generał Anders przyłożył haniebnie znowu antypolską swoją rękę do rozbicia środowiska i August Zaleski został pozbawiony prasy i zamku w Londynie. Ale jednak udało się Augustowi Zaleskiemu w 1956 i to już widzę, że coraz więcej autorów popularyzuje. W 1956 August Zaleski przywrócił krzyż w zamkniętej koronie naszego orła. Taki o. I to trzeba wiedzieć, proszę Państwa, że w 1956, czyli ile lat to już temu było? 50. Mija pół wieku. I Polska powinna, Polacy powinni się zastanowić, jak to jest, że w trzeciej RP żaden z tych prezydentów, którzy rzekomo, tak jak teraz Andrzej Duda, powołują się na pozory ciągłości, nie są w stanie przywrócić tego krzyża. Ano to wynika z tego, że August Zaleski przekazał swój urząd Juliuszowi Nowina Sokolnickiemu, którego się ignoruje do tej pory. I wpepchnęło się Kaczorowskiego i tu powrócimy do właśnie wykładu Takowskiego, bo wiemy, że w zbrodni smoleńskiej zginął Kaczorowski i jego się położyło w świątyni Opatrzności Bożej, gdzieś tam w Warszawie i woziło się go po całej Polsce. Ja nawet we Wrocławiu byłam. Natomiast kto z Państwa wie, gdzie jest grób, a w Polsce jest grób Juliusz Nowina-Sokolnicki? Gdzie jest położony? To jest, proszę Państwa, podobna sytuacja jak z Kaczyńskim, który leży na Wawelu podobno, bo pewności też nie mamy, czy to jest naprawdę jego szczątki, ale leży w przedsionku krypty Piłsudskiego, a Andrzej Leper gdzie leży, proszę Państwa? Gdzie jest grób Andrzeja Lepera i jak Andrzej Leper został pośmiertnie, minęło 5 sierpnia 4 lata, jak Andrzej Leper jest w Polsce, w tej trzeciej RP przez władzę uhonorowany. Nie ma ani jednego pomnika. Pan Krzysztof Łysyganicz walczy o
pomnik, postawienie pomnika Andrzeja Lepera w Warszawie i nikt mu w tym nie chce pomóc i na PiS naprawdę widzimy, że liczyć w ogóle nie można. To jest, proszę Państwa, nasza polska historia. Tak jak Roman Dmowski mówił, no trzeba się mierzyć, będąc Polakiem dumnym, trzeba się również mierzyć z tym, co w nas jest od zawsze, czyli tej skłonności do sejmikowania i skłonności do dysputu, do polemiki, do wolnego słowa. Ale wrogowie Polski wiedzą o tym i obce agentury tak działają, bo to rozbicie w czasie, jak był na urzędzie August Zaleski do 72, również w Watykanie była ambasada drugiej RP i co się z nią potem stało? Czy ktoś się pyta? Oficjalnie w tych, na przykład w sieci ma historyczny dodatek, ma do rzeczy historyczny dodatek. Czy oni się pytają, jak to się stało, że w Watykanie nagle zniknęła ta ambasada drugiej RP i Juliusz Nowina-Sokolnicki jest no, praktycznie prawie nieznanym prezydentem Polski. A to jest wielce naganne, proszę Państwa. I wczoraj odsłuchiwałam nowe nagranie Sejmu Walnego i znowu marszałek Leszczyński znowu powtarzał tego sabata. No nie, proszę Państwa, ten sabat i ta Rada Trzech to są odszczepieńcy, którzy tutaj pucz zorganizowali i odeszli, zdradzili konstytucję z 1935 roku i zdradzili prezydenta. I ich pokłosie, czyli Kaczorowski, to nie był prezydent drugiej RP. Prezydentem drugiej RP był Juliusz Nowina-Sokolnicki, który dwa dni przed swoją śmiercią, 15 sierpnia 2009 roku, wyznaczył następcę. Jest nim Jan Zbigniew Potocki. I nawet jeżeli Państwo go nie znacie, to nie moja wina. I ja bardzo proszę... Panie Marszałku Leszczyński, bardzo proszę się tym zainteresować i nie powtarzać tych po prostu głupot o sabacie. No głupoty już powiem trywialnie, no bo to jest zdrajców we własnym obozie, to jest najgorsze, co tego w ogóle, no... Powielanie tych kłamstw o Kaczorowskim i sabacie. Właśnie z tego bierze się zdrada prezydenta, której dokonał prezydent III RP Duda, że po pierwsze przysięgał na konstytucję z 1935 roku, czyli uwiarygodnił wyłącznie III RP, która jest spadkobiercą PRL-u, niechlubnym spadkobiercą, bo przecież właśnie trzecia RP zniszczyła dorobek cały praktycznie gospodarczy PRL-u. Milionów Polaków, którzy dziesiątki lat pracowali nad odbudową Polski i ta trzecia RP w ciągu 25 lat rzekomej wolności zniszczyła no, cały przemysł. I teraz rozprzedaje to, co jeszcze zostało, PKP, już energetykę, do energetyki PKP się dobrali, już sprzedają. Po prostu na przykład Hutę Katowice, jak można, to w ogóle ja jako prawnik uważam, że te transakcje trzeba unieważnić. Takich strategicznych przedsiębiorstw nie sprzedaje się obcym. Dziękuję za uwagę. Do następnego nagrania mówiła Beata Andrejas. Szczęść Boże.